Chodzi o inflację, bo warto się nad tym zatrzymać. Z inflacją jest trochę tak jak z Tuskiem. Inflacja to nie tylko drożyzna w naszych sklepach. Inflacja także zżera wasze oszczędności. Inflacja rośnie, ceny rosną. Lepiej już nie będzie, widzowie. Pożegnajmy się z czasami, w których za dzieciaka, za 5 zika mogliśmy kupić paczkę chrupek, picie i drożdżówkę, a nawet zostawała jakaś reszta. A teraz, nie pani kasierko, nie możesz być mi winna grosika. Nie stać mnie na taki luksus. Już nie ma dla nas ratunku. A przynajmniej myślałem tak do niedawna. Z pomocą przychodzi nam sponsor dzisiejszego odcinka: a mianowicie wtyczka, ale rabat. Korzystanie z wtyczki jest banalnie proste, bo wystarczy ją zainstalować. Prosty przykład. Chcesz kupić nowe buty, perfumy, rzeczy do domu, coś na ząb albo nową zabawkę dla swojego ukochanego futrzaka. Postanawiasz zrobić zakupy przez internet. Na zewnątrz ziomb, więc nie chce ci się ruszyć czterech liter sprzed komputera. Albo po prostu wolisz siedzieć pod kocykiem, popijając ciepłą herbatkę, tak jak ja. Dodajesz przedmiot do koszyka i gotowe. Nie dość, że ale rabat właśnie znalazł dla Ciebie najkorzystniejszy kod rabatowy, to dodatkowo załatwił Ci do kilkunastu procent cashbacku. Cashback to nic innego jak darmowa gotówka, którą możesz wykorzystać na kolejne zakupy. Halo halo, Mr. Beast? To ty? Brzmi zbyt pięknie? Pewnie zastanawiasz się, gdzie jest haczyk. Spokojnie, ale rabat zarabia dzięki prowizjom płaconym przez sklepy i dzięki temu możemy cieszyć się wtyczką całkowicie za darmo. Koniecznie zacznij oszczędzać razem ze mną już dziś. Link w opisie. Nikt z klasy nie chciał, abym jechała na wycieczkę, co odbiło się na całym moim życiu. Jako dziecko uczęszczałam do prywatnej szkoły w Waszyngtonie razem z potomkami ważnych osób, np. polityków, dyplomatów, prawników lub lekarzy. Placówka pobierała strasznie wysokie czesne, a dodatkowo naliczała rodzicom mnóstwo innych opłat. Co więcej, oczekiwano, że każdy raz w roku zostanie zabrany na dwu- czterotygodniowy wyjazd, m.in. do Europy, na narty w New Hampshire lub na nurkowanie do Australii. Wszystkie te rzeczy były ekstremalnie kosztowne. Matka jednej z dziewczynek kupiła do szkoły ciemnie i sprzęt fotograficzny, aby córka mogła uczyć się fotografii. Wszystkie te rodziny były okropnie rozkapryszone. Moja mama i tata mogli opłacać mi czesne, ale było to dla nich duże obciążenie, więc nie traktowano nas tak jak pozostałych. Zbliżał się termin trzydniowej wycieczki, na którą nakręcali nas przez cały rok. Nauczyciel poprosił każdego o sporządzenie listy pięciu najbardziej pożądanych współlokatorów. Tydzień przed wyjazdem moja mama dostała telefon od dyrektorki. Z natury jestem bardzo ciekawska, więc też odebrałam i przysłuchiwałam się rozmowie. Mieliśmy w domu kilka telefonów stacjonarnych, więc mogłam jej słuchać z własnego pokoju. Żaden z uczniów nie chce dzielić pokoju z pani córką, ponieważ za nią nie przepadają. Rodzice uważają, że nie powinniśmy nikogo zmuszać do mieszkania w jednym miejscu z kimś, kogo nie darzą sympatią. Niestety, ze względu na ograniczoną liczbę sypialni, dziewczynka nie może zostać sama. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli zrezygnuje z podróży, poinformowała kobieta. Nikomu nigdy nie sprawiałam problemów i miałam dobre oceny. Byłam po prostu nieśmiała. Nie odzywałam się zbyt wiele i ubierałam się jak nerd, ponieważ nie znałam się na modzie. Koleżanki z klasy nosiły już wtedy makijaż i miały własną definicję fajności, której nie rozumiałam. Po tej wiadomości kompletnie się załamałam. Momentalnie zalałam się łzami i czułam, jak moje serce pękło na milion małych kawałków. Dyrekcja nie chciała, żeby dzieci czuły się w moim towarzystwie niekomfortowo. Ale przekazanie mi, że nikt mnie nie lubi i było w porządku, po tym wszystkim odmawiałam chodzenia do szkoły, ponieważ był mi wstyd i czułam się bezwartościowa. W ten sposób narodziła się moja depresja. Przez wiele lat słyszałam od rówieśników, że jestem głupia, brzydka i nic nie znaczę. Pewnego razu zrobiłam projekt o mojej adopcji, przez co jeszcze bardziej mi dokuczano. Myśl, że nikt nie stawał w mojej obronie, strasznie mnie przytłaczała. Zaczęłam wierzyć, że wszystkie ich okrutne słowa są prawdą. W wieku 12 lat zapisano mnie na program intensywnego leczenia z powodu depresji, stanów lękowych oraz innych zaburzeń. To doświadczenie było dopiero początkiem mojej nieufności w stosunku do innych ludzi. Obecnie mam 35 lat i uwielbiam moje życie. Mam wspaniałych przyjaciół, cudowne dzieci i zajmuję się wszelkiego rodzaju niechcianymi i porzuconymi zwierzętami. Wiem, że życzliwość to najwyższa wartość, dlatego staram się pomagać innym przy każdej okazji. Jestem szczęśliwa i czuję się kochana, ale czasami wciąż wracam myślami do tego telefonu. Wykorzystaj swój urlop na opiekę nad naszym psem, a my pojedziemy na prawdziwe wakacje. Ta sytuacja wydarzyła się jakieś 3-4 lata temu, po tym jak wyprowadziłem się od rodziców i rozpocząłem samodzielne życie. Pewnego dnia odbyłem z mamą następującą rozmowę przez telefon. Ej, co tam u ciebie? Masz jakieś plany na najbliższe dwa tygodnie? Zaczęła konwersację. U mnie wszystko w porządku. Ostatnio zacząłem dźwigać ciężary i ogólnie więcej ćwiczyć. Chyba nie mam. A dlaczego pytasz? Świetnie się składa: ja i mój partner wybieramy się na wakacje. A ty zostaniesz w naszym domu i zajmiesz się psem. Oświadczyła uradowana. Wybacz, ale nie mogę tak po prostu wyjechać, oznajmiłem. Proszę, on za tobą bardzo tęskni. A poza tym nie znoszę zostawiać go w hotelu dla zwierząt. Przepraszam, ale nie mogę na tak długo opuścić pracy. Dlaczego nie możesz dojeżdżać do biura z naszego mieszkania? Mama nie dawała za wygraną. Ponieważ zajmowałoby mi to około dwie i pół godziny w jedną stronę? Wyjaśniłem powoli tracąc cierpliwość. Przecież masz jeszcze niewykorzystany urlop, prawda? W takim razie zrób sobie wolne. Nie, nie zrobię tego, pozostawałem nieugięty. Błagam cię. Nie chcę go tam zostawić. Przecież wiesz jak tego nienawidzi. Najwyraźniej nie jest ci z tym aż tak źle, skoro zdecydowałaś się na tę podróż. Powiedziałem i się rozłączyłem. Nie odzywała się do mnie przez pewien czas, aż w końcu nadszedł dzień wyjazdu. Dostałem od niej sms: Cześć, dzisiaj wylatujemy, dlatego zastanawiam się, o której przyjedziesz. Chciałabym ci pokazać jeszcze kilka rzeczy, zanim opuścimy dom. Odpisałem jej: Po której części naszej ostatniej rozmowy stwierdziłaś, że się na to zgodziłem? Niemal natychmiastowo otrzymałem odpowiedź: Jak śmiesz zwracać się tak do własnej matki? W każdym razie, możesz wpaść około 17. Po przeczytaniu tej wiadomości po prostu odłożyłem telefon i przestałem się odzywać. Rozkapryszona mamuśka dostała szału, bo nie chciałem naprawić jej sprzętu. Pracuję w branży IT dla niewielkiej firmy, a w naszym zespole znajduje się łącznie około 25 osób. Jestem zaangażowany we wszystko, co związane z technologią, dlatego bardzo lubię mój zawód. Większość współpracowników jest w porządku, chociaż zdarzają się trudne przypadki, które mają problem z obsługą komputera. Rozkapryszona mamuśka to kobieta w średnim wieku, która zarabia więcej niż ja. A tak naprawdę podczas 8-godzinnego dnia pracy robi coś przez zaledwie 45 minut. Nawet kiedy już bierze się za wykonywanie obowiązków, to nie potrafi zrobić tego poprawnie i przez cały czas muszę jej pomagać. Kiedy próbuję coś wytłumaczyć, to zamiast słuchać. Wymyśla coraz to nowsze powody, aby na mnie narzekać. I podejście wkurza mnie do tego stopnia, że pewnego razu wygarnąłem jej, że dostała tę posadę tylko dlatego, że jej tata kumpluje się z właścicielem firmy. Jednak przez większość czasu starałem się po prostu ją ignorować aż do pewnego incydentu, który miał miejsce tydzień temu. Tego dnia pracowałem u siebie w biurze, kiedy nagle wparowała do niego z laptopem jakimiś kablami oraz iPadem. Położyła wszystko na biurku, gapiąc się na mnie bez słowa. O co chodzi? Zapytałem lekko zdezorientowany. Laptop mojego syna oraz mój tablet przestały działać. Możesz to naprawić? Zapytała przyjęta. Wybacz, ale nie mogę zająć się sprzętem, który nie należy do firmy. Będziesz musiała udać się z nim do serwisu. Wyjaśniłem. No proszę. Przecież zajmujesz się takimi sprawami cały czas. Założę się, że zrobisz to w maksymalnie 10 minut. A potem wrócisz do swoich zajęć. Przepraszam, ale nie dam rady. Odpowiedziałem i przesunąłem urządzenia w jej kierunku. Wtedy kobieta wpadła w szał i zaczęła krzyczeć. Co jest z tobą nie tak? Siedzisz tu całymi dniami i nic nie robisz. A kiedy w końcu już wyleziesz z biura, to tylko po to, aby naprawić rzeczy, które wcześniej spieprzyłeś. Po prostu mi kurwa, pomóż. Czy to takie trudne? Nie wiem, czemu szef cię tu jeszcze trzyma. Przecież jesteś bezużyteczny. Cała jej twarz aż zaczerwieniała ze złości. Dobrze wiedzieć, a teraz wyjdź już stąd. Starałem się zachować spokój, chociaż czułem, że jestem cały nerwowy. Wróciłem do moich poprzednich zajęć, a rozkapryszona mamuśka zabrała wszystkie swoje graty i wybiegła, zatrzaskując za sobą drzwi. 20 minut później zadzwonił do mnie dyrektor z pytaniem, dlaczego moja współpracownica domaga się, abym nie zwolnił. Oskarżyła się, że śmiejąc się jej w twarz, odmówiłem pomocy. Powiedziała nawet, że rzekomo zagroziłem jej, że już więcej nie wesprę jej w pracy. Ponieważ wkurzyłem się, że nazwała mnie leniem. Wyjaśniłem mu, co tak naprawdę się wydarzyło, i powiedziałem, że przecież mogę mu wysłać dowód w postaci nagrania z kamery. Mężczyzna zgodził się, więc mu je przekazałem. Następnego dnia przyszedłem do biura i okazało się, że brakuje w nim mojej ulubionej koleżanki. Dowiedziałem się, że prezes wezwał ją do siebie, aby wyjaśnić całe zajście. Próbowała wcisnąć mu jeszcze większy kit, na co on pokazał jej film z monitoringu, który podważa jej kłamstwa. Zaproponował, aby wzięła sobie kilka dni wolnego na ochłonięcie i przemyślenie sprawy. Zasugerował również, że powinna mnie przeprosić za swoje zachowanie. Ten pomysł bardzo ją rozwścieczył i zaczęła wrzeszczeć na cały budynek, jak bardzo okropną osobą jestem. Wybiegła z gabinetu, chwyciła swoje rzeczy i krzyknęła: Odchodzę, kupa! po czym na dobre opuściła budynek. Stuka tak bardzo unosiła się dumą, że wolała rzucić wygodną i dobrze płatną pracę, zamiast mnie przeprosić. Co za pieprzona idiotka! Plusem tej całej sytuacji jest fakt, że bez jej wiecznego marudzenia o wiele łatwiej skupiam się na obowiązkach. Rozkapryszona mamuśka nazwała mnie dziką, ponieważ w szkole surfingu miałam na sobie strój kąpielowy. Jestem instruktorką surfingu w szkole pływania. Która znajduje się przy samej plaży i właśnie zbliżał się koniec mojego dnia pracy. Po pięciu godzinach prowadzenia zajęć byłam cała mokra i oblepiona piaskiem, więc nie mogłam się doczekać, aż w końcu to z siebie zmyję. Poszłam do chatki, w której znajdowali się pozostali trzej pracownicy: sam, Joe i Mick. Wysłałam mojemu chłopakowi SMS-a, który dał mi znać, że za pięć minut po mnie przyjdzie. Zdążyłam już posprzątać moje rzeczy, więc udałam się do przebieralni, aby zdjąć kombinezon. W tym czasie chłopaki umieścili na drzwiach znak z informacją o zamknięciu, porządkowali sprzęt i chowali wszystkie deski. Zdążyłam się rozebrać do stroju kąpielowego, kiedy usłyszałam donośny głos z amerykańskim akcentem: Przepraszam! Halo! Proszę mnie obsłużyć! Wiedziałam, że koledzy są zajęci, więc na szybko ubrałam spódniczkę i wyszłam, aby zobaczyć o co chodzi. Rozkapryszona mamuśka nie wyglądała jak typowa grażynka. Miała długie włosy, piękną opaleniznę, plazowy kapelusz i chustę zawiązaną na biodrach. Stała razem z Turką, która miała około 10-12 lat i była do niej bardzo podobna. Przez całe spotkanie nie odezwała się ani słowem, więc ciężko mi było ocenić jej zachowanie. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Zapytałam z uśmiechem. Mogłabyś coś na siebie włożyć, zanim wyszłaś do ludzi? Odpowiedziała zgryźliwie. Moje bikini zakrywało tyle samo, co standardowy, jednoczęściowy strój, z wyjątkiem cienkiego wycięcia w talii. Co prawda miało trochę niski dekolt, lecz kobieta odsłoniła zdecydowanie więcej ciała niż ja, więc nie rozumiałam o co jej chodzi. Najmocniej panią przepraszam, włączyłam mój tryb profesjonalnej obsługi klienta. Sam, podasz mi moją koszulkę? Chłopak rzucił bluzkę w moją stronę, więc szybko ją założyłam i zapytałam. Jak? Lepiej? Niespecjalnie. Czy jest to może ktoś inny, kto mógłby się nami zająć? Rzuciła niezadowolona. Przepraszam, reszta pracowników jest aktualnie trochę zajęta. Właśnie zamykaliśmy. Wyjaśniłam spokojnym tonem. E, no dobra. W takim razie chcę zapisać moją córkę na jutro. Wyjaśniłam jej, jakie są wolne terminy, na które mogłaby się umówić, także opowiedziałam o cenach i wymaganiach. Zawsze, kiedy coś tłumaczę, to gestykuluję i często pochylam się nad ladą, aby wskazać coś na arkuszu rejestracyjnym. Masz może sweter albo coś w tym stylu? Przerwała mi nagle. To pytanie kompletnie mnie zaskoczyło, gdyż był środek lata, a do tego znajdowaliśmy się na plaży. Niestety nie mam. Czy mam kontynuować? Odparłam z wymuszoną grzecznością. Naprawdę nie ma tu kogoś innego, z kim mogłabym pomówić? Przez ciebie moja córka czuje się skrępowana. Po tych słowach moja cierpliwość się wyczerpała. To pani sprawia, że to ja czuję się skrępowana. Pragnę przypomnieć, że jest środek upalnego lata i znajdujemy się na plaży, więc nie mam żadnych dodatkowych ubrań. Zakryłam wszystko, co trzeba i z całym szacunkiem, lecz pani odsłania zdecydowanie więcej niż ja. Sam, który nosił koszulkę z krótkim rękawem oraz szorty, usłyszał całą konwersację i rozpoznał mój ton, którego używam, gdy któryś z klientów mnie wkurzy. Popatrzył na mnie, a ja kiwnęłam mu głową, więc od razu przyjął inicjatywę. Z przyjemnością pani pomogę, nazywam się Sam i... Nie udało mu się nawet dokończyć zdania, ponieważ rozkaproszona mamuśka od razu mu przerwała. Jesteś facetem? Na to wygląda. Nie wiedział, jak miał na to zareagować. Myślałam, że jesteś dziewczyną. W takim razie przykro mi, że panią rozczarowałem, odparł żartobliwie. Klientka znowu zwróciła się w moim kierunku. Trzeba nie mieć wstydu, żeby świecić golizną przy tak młodym chłopaku. Wypaliła, po czym wskazała na sama. Powinieneś to zgłosić szefowi. Przecież jesteśmy na plaży, a tutaj każdy tak chodzi. Próbował jej przemówić do rozsądku. Ale to nieprzyzwoite. Dali drążyła temat. Pani też nosi bikini. Ja, w odróżnieniu od twojej koleżanki, nie jestem teraz w pracy. Pani zdaje sobie sprawę z tego, że to jest szkoła surfingu, prawda? Trąciłam się do ich wymiany zdań. Mick i Joe również usłyszeli całą sprzeczkę. Co prawda nie krzyczeliśmy na siebie, lecz już po samym wydźwięku konwersacji rozpoznali, że coś się święci i na wszelki wypadek przyszli nam pomóc. Obydwoje nie mieli na sobie nic poza kąpielówkami i klepkami. Mick wyłonił się za moich pleców i zapytał... Czy jest jakiś problem? W tym samym czasie Joe stanął obok niego i również się odezwał. Możemy w czymś pani pomóc? Kobieta zrobiła wielkie oczy i gapiła się na nas w kompletnym szoku. Dopiero po chwili otworzyła usta, aby coś powiedzieć, ale szybko weszła mi w słowo. Ta pani właśnie pouczała mnie, że wyglądam zbyt wyzywająco. W końcu jesteśmy nad morzem, a i tak ma na sobie bluzkę i spódniczkę. Odparł zdezorientowany Mick. Wtedy matka dziewczynki zdała sobie sprawę, że swoją pogadanką nic nie zmieni. Dodatkowo dotarło do niej, że chłopaki są po mojej stronie, więc nie mogła liczyć na ich poparcie. Sekundę później nad jej pustą głową zapaliła się lampka. A co wasza czwórka tak właściwie tutaj robi? Zapytała podejrzliwie. Właśnie zamykaliśmy, wyjaśnił Joe. Macie mnie za idiotkę? No w sumie to tak. Pomyślałam. Jesteście praktycznie nadzy i chcecie mi wmówić, że nic się w tym miejscu nie dzieje? Przecież mówiłem ci, żebyś nie otwierała drzwi na go. Zażartował sobie za mnie mig. Na co ja zachichotałam. Ucisz się, tym mała szpo! Doskonale Bleh. wiem, co wy tu wyrabiacie, zboczeńcy! Mamuśka coraz bardziej się rozkręcała. Sam, który jest gejem, ledwo wyrabiał ze śmiechu. Aż musiał się zgiąć w pół i złapać za brzuch. Z kolei dziewczynka, która przysłuchiwała się tej niedorzecznej konwersacji, była cała czerwona z zażenowania. Zawstydziła się do tego stopnia, że zasłoniła swoją twarz dłońmi. Ty, ty serio, myślisz, że my sam nawet nie umiał dokończyć zdania. Dawno nie widziałam go tak rozbawionego. No oczywiście, teraz wszyscy będziecie bronić waszą osobistą dziwkę. Na te słowa Joe dosłownie przewrócił się na podłogę i omal nie posikał się ze śmiechu. Dokładnie, a teraz pani wybaczy, ale właśnie byliśmy w trakcie orgi, więc albo pani dołączy, albo wypad stąd. Rzucił sarkastycznie mig. W tym momencie do środka wszedł mój chłopak. Został scenę, w której nasza czwórka dosłownie płakała, rychocząc na całe pomieszczenie. Z kolei kobieta wbijała w nas swój morderczy wzrok, a jej córka dalej zakrywała się ze skrępowania. Zbliżył się i przytulił mnie na przywitanie. I wtedy wpadłam na genialny pomysł. Przyciągnęłam go do siebie i namiętnie pocałowałam na oczach mamuśki. Usłyszałam tylko, jak wydała z siebie jakieś demoniczne dźwięki, które pewnie tylko psy byłyby w stanie usłyszeć. Następnie wyszła, ciągnąc za sobą swoje biedne dziecko. I nigdy więcej już jej nie widziałam. Rozkapryszona mamuśka chciała, abym uchroniła jej syna przed konsekwencjami za molestowanie. Jestem nauczycielką ósmych klas i pewnego razu któraś z uczennic podeszła do mnie i przyznała że i kolega z klasy napastował ją seksualnie. Pokazała mi wiadomości, w których chłopak wysyłał jej zdjęcia pornograficzne z podpisem, że chciałby z nią robić takie rzeczy. Dodatkowo zaczepiał ją na korytarzu i rzucał w jej kierunku dużo niestosownych tekstów. Dziewczynka wielokrotnie prosiła go, aby przestał, jednak nic to nie dało, dlatego chciała, aby mi pomogła. Zanim jednak złożyłam oficjalną skargę, wolałam najpierw przez pewien czas obserwować jego zachowanie, aby mieć pewność, czy to, co przedstawiła, było prawdą. Wtedy dostrzegłam, że co jakiś czas oblizuje wargi, wlepiając w nią swój wzrok. Nieustannie krąży wokół niej oraz znajduje mnóstwo powodów, aby przejść obok jej ławki. Co więcej, udało mi się podsłuchać, jak mówił swojemu przyjacielowi nieprzyzwoite uwagi na temat uczennicy. Opisałam wszystko w protokole, który złożyłam u dyrektorki. Następnie powiadomiłam rodziców wspomnianej dwójki, że cała sprawa zostanie zbadana przez szkołę i mogą zostać podjęte ewentualne działania dyscyplinarne. Niestety nie udało mi się dodzwonić do matki nastolatka, więc zostawiłam jej wiadomość głosową, której poprosiłam, aby do mnie oddzwoniła. Kolejnego dnia otrzymałam telefon z sekretariatu, że przyszedł rodzic, który chce się ze mną widzieć. Według regulaminu każdy, kto chce porozmawiać z nauczycielem, musi umówić się na wizytę z wyprzedzeniem, więc byłam lekko zdziwiona, ponieważ nie miałam dzisiaj żadnej w planach. Dysponowałam jednak wolną chwilą, więc zgodziłam się na spotkanie. Okazało się, że czekała na mnie mama ucznia, która miłym głosem poprosiła mnie o rozmowę na osobności. Niepotrzebnie się zgodziłam, gdyż zazwyczaj podczas takich sytuacji obecni są jeszcze inni nauczyciele. Wspólnie udaliśmy się do pustej sali, w której wytłumaczyła mi całe zajście. Podkreśliłam, że widziałam dużo dowodów, przez które byłam zmuszona zgłosić sprawę, aby przeprowadzono dochodzenie. Ale co dokładnie pani widziała? zapytała przyjęta kobieta. Ja znam mojego syna i wiem, że nigdy nie skrzywdziłby nikogo. Czasami palnie coś głupiego, ale to tylko takie żarty. Czy mogę się dowiedzieć, co ta dziewczyna o nim powiedziała? Widziałam, jak oblizywał swoje usta na jej widok, i podsłuchałam, jak mówił innemu uczniowi, że chce ujeżdżać tę dupę całą noc. Wyjaśniłam, lekko zniesmaczona. Ma problem ze spieszchniętymi wargami i pewnie żyje nieświadomie. Ta uczennica nie może go tak po prostu oczerniać i niszczyć mu reputacji, zwłaszcza, że jest porządnym dzieckiem. Przykro mi, ale szkoła zbada bliżej tę sprawę i na pewno ktoś się z panią skontaktuje. Poinformowałam przyjętą kobietę. Co też pani im nagadała? Dlaczego zarzuciła mu pani molestowanie tylko na podstawie tego, co powiedziała jedna osoba? Był już dwa razy zawieszony, a teraz pewnie go wyrzucą, bo jakaś smarkula coś sobie obzdurała. Widziałam, jak staje się coraz bardziej poirytowana. W tym momencie zaczynałam żałować, że zgodziłam się z nią pomówić w cztery oczy. W pomieszczeniu nie było nikogo, kto mógłby mnie wesprzeć. A do tego zaraz zaczynały się moje zajęcia. Próbowałam przemówić jej do rozsądku, ale żadne argumenty do niej nie docierały. Podkreśliłam, że to nie ja podejmuję ostateczną decyzję, więc zawsze może skontaktować się z dyrektorką. W odpowiedzi usłyszałam tylko Niestety, ona nienawidzi mojego syna, więc mnie nie posłucha. To pani musi wszystko odkręcić. Jak można robić aferę z tego, że chłopak polizał usta? Bo były suche. Nie kupuję tej całej ściany z napaścią. Wybuchła na cały pokój. Powtarza, nie mi pani powinna składać takie uwagi. Ja po prostu zgłosiłam, co widziałam, i placówka się temu przyjrzy. Czułam się, jakbym mówiła do ściany. Proszę wycofać te zarzuty. Zapewniam, że znam mojego syna i wiem, że nie byłby do tego zdolny. Pożałuje pani, jeśli zostanie wydalony. Jeszcze chwilę z nią pogadałam i w końcu udało mi się ją skłonić do wyjścia. Co więcej, powiadomiłam dyrekcji o całej tej sytuacji. Przeprowadzono śledztwo i okazało się, że uczeń molestował również trzy inne dziewczyny, przez co wyleciał ze szkoły.